Dzień dobry, Doroto. Z tej strony mama Marzena. Tata Tomek. I Sebastianek. Chcielibyśmy Cię zaprosić do naszego domu. Tutaj jest kuchnia, ale żonie na razie ciężko gotować. Bo nie ma nigdzie mebli. Chodź do salonu. No, tak oczyma duszy widzimy tutaj wypoczynek, tutaj duży stół, żeby pomieścić całą naszą rodzinkę. A tata co tu widzi? A z tyłu kominek będzie dawał ciepło. Ale to nie tu chcielibyśmy Cię zaprosić najbardziej. Chodź. Tutaj będzie nasza sypialnia z pięknym widokiem za oknem. Ale o tym później. Na oku. Ogólnie to byśmy chcieli, żeby to było przytulnie, ciepło. Miło. Żebyśmy tu mogli odpoczywać, jak już położymy nasze dwa skarby. Generalnie to jest duże pole do popisu. Jest więźba dachowa, którą można by było pięknie wyeksponować. I żeby było miejsce dla nas, jak oni do nas nad ranem przyjdą. No i co jeszcze? No garderoba, taka z prawdziwego zdarzenia. Żonie się marzy. Marzy mi się oczywiście. A taty marzenia? Taty marzenia? Taty marzenia się spełniły. Wiesz pan, Dorotko, zrobić moje się palanie. A tacie? A tacie nie? Nie. Nie? Tacie też. Tata też prosi.